Witam wszystkich niezwykle serdecznie i tych, którzy mieli niedaleko, bo są z Kamiennej Góry, i tych, którzy przyjechali z Lubawki, ale również witam pięknie tych, którzy przyjechali z Wrocławia na ten koncert szczególny. Szczególny dla tych, którzy wiedzą, na jaki koncert przyjechali. Job Karma już za moment przed nami. Policzyłem, że jest to koncert numer 17, jeżeli chodzi o koncerty miesiąca, czyli w każdym miesiącu. Dzieją się tutaj fajne rzeczy, kawiarenka. Cieszę się, że sporo osób przychodzi na wszystkie koncerty, no bo warto, nawet jak to nie jest moja muzyka, to warto tutaj być przy kawie, herbacie i posłuchać znakomitych artystów na żywo. Maćku, witaj serdecznie. No to odpalamy. Wszystkiego dobrego. Thank you.
Jack.
Yeah.
Squeeze me up,
Kaj mi się dorobił.
się dorabią. Kać mi się dorabią. Kać mi się dorabią. Kać mi się dorabią.
elektrownia. Elektrownia. Blackout. Blackout. Elektrownia. Elektrownia. Blackout.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Rzep Karma. Maciek Fred i Rzep Karma. Maćku, Maciek. Maciuś, mamy pytanie do Ciebie. Pozwól na chwileczkę. Mamy pytanie jeszcze. Zawsze przedłużające się oklaski sugerują pytanie. Czy podczas takich koncertów gra się bisy? Generalnie rzadko się zdarza, ponieważ jest... Ale dzisiaj się zdarzy. No jest, jest zawsze przygotowane coś ekstra. Dziękuję. W tym przypadku będzie to bardzo stara kompozycja z 2004 roku, Ecce Homo, to człowiek. Skomponowana specjalnie przy okazji takiego multimedialnego spektaklu, rytuał, który w 2004 roku organizowaliśmy w katedrze Marii Magdaleny we Wrocławiu. Droga krzyżowa widziana innymi oczami. Rytuał, poczekaj jeszcze chwileczkę. Nie wiem, czy wiecie, bo to jest przedsięwzięcie na skalę światową. Powiedz w dwóch, trzech zdaniach. To jest koncert muzyczny, który zdarza się właśnie w jakim miejscu i dlaczego? Coś niesamowitego. Rytuał to jest impreza, którą organizujemy od 2000 roku, co w zasadzie, co edycja, to inne miejsce. Wyszukujemy specjalne, nietypowe lokalizacje, gdzie odbywają się multimedialne prezentacje, wystawy artystów oraz koncerty. Mówisz, jest architektura przede wszystkim, tak? Jakby otoczenie decyduje o... Tak, bardzo integralną sytuacją tutaj jest architektura, która jakby nadaje, definiuje konspekt całej sytuacji i wprowadza też odbiorcę w bardzo specyficzne poczucie obcowania akurat z takim rodzajem sztuki. Fantastycznie, no to co? Po Maćku, rozumiem, że kres będzie do nabycia po koncercie, czyli ta płyta, którą grałeś przed momentem? Tak, mam płytę w wersji winylowej i na CD, a także kilka wcześniejszych płyt w wersji CD. No to w takim razie zobaczymy się jeszcze z Maćkiem prywatnie, już jak zapalą się światła. Póki co, nie burzmy nastroju. Thank you.
Dziękuję bardzo. Dobranoc. Aśku, pozwól na chwileczkę jeszcze. Szanowni Państwo, mówiłem ze 2/3 job karmy dzisiaj, bo Aureliusz w Dubaju nie mógł do nas dojechać. Arku, zapraszam serdecznie na scenę. Chodź. Artysta, który tworzy animację, trzeci członek zespołu Job Karma, Arek Bagiński. Wow, bardzo Wam dziękujemy. To myślę dla nas wszystkich było wielkie przeżycie. I zabraliście nas w odległe światy, niezależnie od Waszego konkretnego przekazu. Cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że spotkamy się, bo myśmy przeplotkowali sprawę, kiedy się możemy jeszcze, jeżeli Państwu nie spodoba, spodobało się, prawda? Bo... Już powiem, dlaczego pytam. Bardzo, bardzo byłem niepewny przed tym koncertem, bo pomyślałem sobie, gramy tutaj blues, jazz, chill out i tak dalej. Raptem taka muzyka, która przecież ma swoją taką wąską niszę i tutaj ilość osób na sali i reakcje. I myślę, że wszyscy jesteśmy zachwyceni. I oni mają kilka różnych fajnych projektów, włącznie z takim słynnym projektem z MJK, kiedy z wokalistą brytyjskim nagrali już pierwszą płytę, nagrywają drugą. Czasami są w podczas koncertu. Już wiem, na czym polega zorganizowanie takiego koncertu. I myślę, że i to jest moje marzenie, Maćku, że zobaczymy się jeszcze tutaj przy okazji właśnie Zibena czy waszej nowej płyty. Naprawdę cieszymy się bardzo. No było kapitalnie, naprawdę.